inaugurujemy sezon w Ekstraklasie w miejscowości małej. O tym się już wiele mówiło. Mamy nadzieję, że będziemy grali futbol ładny, jednocześnie skuteczny. Oczywiście doceniając skalę trudności, jaka nas czeka, a czeka nas niemało, bo jednak, jak wiemy wszyscy, po awansie następuje modernizacja naszego obiektu. W konsekwencji kilka pierwszych spotkań będziemy grali, dokładnie trzy, jako goście, później w roli gospodarza, co najmniej trzy spotkania w Mielcu na obiekcie Stali Mielec. Więc to już jest dla nas problem, ale mam nadzieję, że szybko dostosujemy się do realiów Ekstraklasy i będziemy podnosili swoje umiejętności na tyle, że wstydu nie przyniesiemy. Przygotowaliśmy się jak zwykle, ale myślę, że to powiedzą wszyscy trenerzy rzetelnie. Okres przygotowawczy był niezmiernie krótki, trwał raptem 4 tygodnie, ale tak między Bogiem a prawdą to 3, bo ten ostatni tydzień to już jest tydzień o innym charakterze pracy. Doszło do nas 7 nowych piłkarzy, ostatni w dniu dzisiejszym, można powiedzieć, więc jest to też coś, co trzeba szybko wkomponować i spowodować, żeby ta maszyna funkcjonowała podobnie jak w pierwszej lidze. Czasu nie ma, więc każdy mecz będzie dla nas też poligonem doświadczalnym. Mam nadzieję, że będziemy szybko, eksternistycznie przechodzili ten kurs przystosowania do Ekstraklasy. Dziękuję.